think about yesterday. My, oh my. My, oh my. A kiss and so I did. Tak, dzień dobry kochani. Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Jesteśmy przed placówką, gdzie Alan teraz odbędzie spotkanie. Spotkanie, które będzie miało na celu przydzielenie mu w pierwszej klasie zajęć. Zajęć, które są mu bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w porządku, że wszystko będzie ok. Alan w tamtym roku tutaj również był, ale staraliśmy się o odroczenie, żeby nie poszedł do pierwszej klasy, bo jeszcze nie był gotowy, a teraz już jest gotowy. Tak? Jesteś gotowy? Byłem gotowy. Ja było. No widzisz, no a zdecydowali inaczej. Szkoła i tutaj placówka i ja w sumie też zresztą. No, na dobre to wyszło. Alanek teraz się bardzo zżył z grupą. No i teraz staramy się właśnie o takie właśnie zajęcia. Chyba zawsze będziemy tu musieli chodzić przed każdą klasą i przedstawiać Alanka, chociaż ta jedna godzina z psychologiem, pedagogiem, nie wiem, czy jest rzeczywiście tak ważna i pokazująca, co Alan potrafi, a czego nie. Tak naprawdę to według mnie powinno to być decyzją psychologów i terapeutów ze szkoły. Tak, Alanek? Czemu Oliwia tutaj nie musi iść? No bo Oliwka nie musi iść, bo ty tylko, Alanku, wiesz, musisz chodzić. No i wiecie co, Oliwka jest w szkole. My mieliśmy mieć te spotkanie na maj. Dwa spotkania, ale nie na maj, na kwiecień, przepraszam, na kwiecień, ale wiadomo, że nas wtedy nie ma i przełożyli nam na dzisiaj, no i na maj, ale nie możemy, że tak powiem, tego przełożyć, no bo niestety, ale nie ma miejsc. Alan jest chory, no ale trudno, musimy to załatwić, więc idziemy. Dla mnie to jest troszeczkę takie, wiecie, że poradnia, która nie zna dziecka, decyduje o tym, jakie zajęcia będzie miał, czy pójdzie do szkoły, czy zostanie. No dziwna sprawa. Po jednej godzinie, wiadomo, zrobi jakieś tam zajęcia, zrobi tam zadania, będzie miał, ale na ile on to zrobi, czy otworzy się tak jak w szkole, panie go zna. Ja jestem już, kochani, w domu z Alanem. Powiem Wam, że jadę po Oliwkę, musiałam paczki spakować. Wczoraj spakowałam, tu są kosmetyki, tu jest flower box. Mój przyjaciel mierzy, czy paczki się zmieszczą w paczkomacie. To jest dla mnie najprostszy sposób, mówiłam Wam, najprostszy, najszybszy. Nie trzeba stać na poczcie i czekać w kolejce. I nie gubią się paczki przede wszystkim. Tu mamy całą pakę grześków, więc teraz muszę to zapakować dla Karoliny, naszej wolontariuszki. Plus dodatkowo jeszcze mamy tutaj na Thermomixa pokrowiec. Taki pokrowiec na Thermomixa. Wylicytowała dziewczyna, także licytacje trwają, mają się dobrze, chociaż mogłyby być trochę więcej mogłoby być, no ale cóż, jest jak jest i cieszymy się z tego jak jest, bo są i też ludzie się bardzo angażują. Powiem Wam, że za Alana magnes 200 zł, bardzo się cieszę. No i właśnie ta makrama, muszę zrobić Wam live'a i no dzisiaj może zrobimy live'a i będziemy losować. My jesteśmy po spotkaniu z psychologiem. Alan wypadł bardzo dobrze, ale pani powiedziała, że uwzględni naszą prośbę, żeby Alan miał kontynuację tych właśnie zajęć, które ma do tej pory, że bardzo dobrze na niego wpływają. Zawsze gdzieś mi ucieka i nie wiem, gdzie jest koniec tej taśmy. O, a przydałoby się to skleić, żeby nic nie wypadło.
zaraz to ogarnę. No, więc sprawa załatwiona, pani była bardzo ludzka, zrozumiała wszystko, nawet to, że Alan ma katar i no nie jest zbyt zdrowy. Wiem, że nie powinnam chodzić, jak jest chory, ale wiecie co, nie poszedłby do pierwszej klasy, a raczej by nie miał przypisanych zajęć specjalistycznych ze względu na to, że nie ma czasu, kiedy się spotkać. Jedziemy do kliniki, później w maju już są zapisane wszystkie terminy, które właśnie moglibyśmy wykorzystać, już są zajęte, no i nie byłoby po prostu kiedy, więc musieliśmy teraz wykorzystać ten termin. Nie mogliśmy już przełożyć, bo i tak już przekładałam z racji kliniki. No ale wszystko się udało, na szczęście. No i teraz szukam. Miałam też spotkanie z dietetykiem klinicznym dla Oliwki. Okazuje się, że tarczycę ma za wysoką i ja mówiłam, że coś jest nie tak. Ja mówiłam, że to są za wysokie właśnie parametry odnośnie tarczycy, ale wszyscy inni lekarze twierdzili, że nie, że wszystko jest w porządku. No ale okazało się, że jednak jest. Powtórzymy badania, ale już ma dietę low carb i będę low carb? Tak. I będziemy mieć całą rozpiskę na tydzień jedzenia, jadłospis cały, co możemy, a czego nie. Także super, będę Wam przepisy podsyłać na jeden dzień. Zobaczymy, 4 posiłki, śniadaniówkę do szkoły, no i jeden posiłek w szkole może zjeść obiad. No a tak to wszystko, będziemy się trzymać. Oby mi się nie pomyliły te paczki. Jeszcze jedną muszę nadać do Karoliny i lecimy do paczkomatu po Oliwkę. Aha, jeszcze jedną, a nie mam w co zapakować, nie mam pudełek, kurczę. Tak to jest właśnie, tak to jest. Dobra, nadamy jedną paczkę, a za chwilę drugą. Zrobione, poczekaj, opuść proces nadawania. Nie, wróć. Czemu tak jest? Aha, paczkomat. Przecież dobrze, no co oni chcą ode mnie? Muszę podjechać na stację, bo ucieka mi powietrze z koła jednego. No w sumie to z dwóch, no ale w jednym kole nie mam powietrza praktycznie w ogóle, więc szybko na stację. Próbowałam, mam takie coś do pompowania, kompresor taki mały, ale takie błoto, że stwierdziłam, że nie będę się babrać w tym błocie i jadę na stację. Szybko zawożę paczki do paczkomatu, oczywiście też mi się nadały podwójnie i muszę formularz wypełniać o zwrot pieniążków, bo zawsze to, wiecie, sporo kasy, ja sporo kasy też wydaję na przesyłki, więc trzeba sobie, że tak powiem, zrekompensować, to znaczy odzyskać to, co moje, bo wysłane, nie będę wysyłała dwa razy tej samej rzeczy przecież. No właśnie, no i dodatkowo Oliwka ma dzisiaj 3 liderki, więc też o 17 ma, no to 2 godziny jeszcze. No ale w każdym razie szybko po nią, żeby też w domu cokolwiek zjadła, no i zobaczymy, co pani doktor nam przepisze, jaką dietę. Trochę podobna jest do keto, ale to nie keto, to trochę inna, mniej restrykcyjna, wszystko tak jakby zbilansowane ma być, zobaczymy, będę. Myślę, że będę zadowolona i od razu zupełnie inaczej z tą panią się rozmawiało, także luz. Lecisz? Znaczy liderki Oliwcia idzie. To pa!
kochani, jednak Oliwka wróciła na chill liderki. Powiem wam, że nie za dobrze się czuję w tej grupie. Dużo dziewczynek odeszło i tak nie jest zaakceptowana. Prawidłowo mówi, że się dziewczynki na nią patrzą. Wiadomo, to jest spotkanie jedne z pierwszych, więc będzie trudne. Myślę, że z czasem jakoś będzie lepiej, ale niechętnie chciała iść, a szkoda. Wcześniej tak fajnie chodziła, no ale niestety będę musiała jakoś to dobrze zrobić, żeby jednak mogła chodzić na cheerleaderki, żeby to nie kolidowało z Alana zajęciami, no bo potrzebuje ruchu, potrzebuje. No i nie wiem, ten basen też. No w międzyczasie, teraz znowu też mamy tyle roboty i te licytacje i to wszystko. Bardzo dużo się dzieje, paczki wystawiać, plus jeszcze praca, no i to wszystko tak. Bardzo mało czasu mamy na wszystko. No ale widzę, że dziewczynki tam podeszły do niej, rozmawiają, więc może będzie dobrze. Mam nadzieję, taka smutno to mi sobie. Chciałam z nią iść i chciałam porozmawiać z panią, chciałam wesprzeć ją nawet obecnością, no ale nie chcę za bardzo. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak patrzę się na nią w oddali. Będzie dobrze, ale ona jest taka duża w porównaniu do tych dziewczynek, w sensie wysoka. Ale ja też byłam najwyższa w klasie razem z siostrą Olą, więc będzie dobrze. Dobra, lecę do domu, za godzinę po nią przyjeżdżam. Dzisiaj nie robię zakupów, bo byliśmy z Alanem rano. I co? I od poniedziałku dieta. Mamy jadłospis, będziemy mieć, więc tylko na tydzień, później zobaczymy. Ja wyjeżdżam z Alanem do kliniki, więc nie wiem, czy będzie u mamy mojej, czy u Oli, będą musiały trzymać dietę. A my, no to nie wiem, jak my się będziemy tam stołować, pewnie w Lidlu, jak zwykle. Mamy paczkę. Na jakie ona jest? Pola Filipowska, Dorota. No właśnie. Tak to jest z tymi paczkami niestety. Oliwka wczoraj tańczyła. Jestem mega zadowolona. Odebrałam ją i udało się jej tańczyć. Dzisiaj powiedziała, że nie idzie do szkoły, bo ma zakwasy. No ale poszła. Poszła do szkoły. A ja widzicie, tak nagrywam, jak nagrywam, bo mam urwanie głowy. I do tego tak mnie spędzi ta głowa, że to jest dramat. Skóra głowy, skalp. Nie wiem, co się stało. Od jakiegoś czasu już jest coraz gorzej. Używam szamponów takich oczyszczających, ale takich delikatnych, delikatnych. Bo myślałam, że to są podrażnienia odnośnie, nie wiem, szamponu, koloryzacji. No ale to już utrzymuje się kilka miesięcy i teraz doszło do tego, że wystarczy... Alan tutaj mi przeszkadza, że wystarczy... że, nie wiem, umyję włosy 2-3 godziny, spędzi. I nawet jak myję włosy, to parzy mnie skóra głowy, gdzie naprawdę te szampony są bardzo, bardzo delikatne. Jakbym, nie wiem, wrzątek mi ktoś wylewał na głowę. No więc umówiłam się do lekarza, szukałam dermatologa, ale stwierdziłam, że... poczytałam, nie stwierdziłam, poczytałam w internecie, że trycholog, coś takiego mi pomoże, no więc idę. Bo oszaleję z tym swędzeniem. No to jest najgorsze chyba, co może być. W nocy nie mogę spać, bo tu przeważnie mnie swędzi najbardziej. No i pojawiają się takie krostki już nawet tutaj na szyi, więc nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, ale... Widać? No właśnie. No tutaj. O, tutaj też?
No to może nie to, ale wiecie, tu to już mam wzrok czasu takie, tylko że wiecie, ja tak, dobra, dobra, później są ważniejsze rzeczy. Takie kółko. A co z twoją bransoletką? No tą, co tworzyłeś? Jutro. Jutro. Wiecie co, ciężko się wiąże tą bransoletkę. Jak wiążę bransoletkę, już niby jest zawiązana, daję Alanowi, rozlatuje się w pył. Wszędzie koraliki się urywają i rozlatują. Nie wiem, co to za rzemyk. Rzemyk, taka nić. Nić to jest? No, takie coś, co się rozlatuje i się nie da tego zrobić. No dzisiaj też poszła, a ty jeszcze zostajesz, bo Alan troszeczkę jeszcze katar ma, gardło go już mało co boli. Wszystko jest niby w porządku, więc zobaczymy. No katar, wczoraj byliśmy właśnie u pani psycholog i u pani neurolog, na szczęście neurolog, psycholog i pedagog. Wczoraj byliśmy u pani pedagog, ale wszystko wyszło ok. Co prawda Alan ma problem z... tygodniami, z dniami tygodnia. Miesza mu się. Kiedy jest piątek, wie kiedy. Jest to dobrze. Wtedy, kiedy weekend się zaczyna, tak? No i miesza mu się czas, nie kojarzy, jutro, pojutrze, dzisiaj to totalnie mu się, że tak powiem, nie może mu się utrwalić, plus liczy tylko do 10. Nie, no, ale do ośmiu, ale powiem wam, że ja i tak się cieszę, że żyje, że jest w porządku, że rozmawia ze mną, więc to, że jest jaki jest, to ja to akceptuję w zupełności i nie będę wymagała od niego więcej niż na tyle, ile potrafi, prawda? Była ja mały no. I tak i mam takie ty klejone łody do tego. No widzisz? Przyklejone oczy i dlatego tak ciężko. Tak, dlatego tak ciężko. A powiedz wszystkim, dziękujemy za kiermasz. Dziękujemy za kiermasz ciast. Dziękujemy za kiermasz ciast. Tak. Super, wpłynęło bardzo dużo pieniążków. 5200 zł. 5200 zł. Bardzo, bardzo dziękujemy. No i co? I zbliża się wylot. Ale jeszcze ten temat zostawiam, bo tym to w ogóle się nie zajmuję. Jak wiecie, licytacje, paczki itp. I pokażę wam tutaj to, co odebrałam wczoraj od tak naprawdę osoby, która dostała tą paczkę przez przypadek. Paczka jest... no źle nadana. Po prostu miejscowość obok jest praktycznie tak podobna w nazwie, że niestety pan twórca, producent pomylił się. No i niestety wysłał nie do tej osoby, co trzeba. Co prawda dane i telefon były poprawne, no ale adres był zły. No i koleżanka wczoraj do mnie pisała, że jej paczka wylądowała u kogoś innego i czy i co teraz ma zrobić i się martwi. W ogóle ja sprawdziłam, to było 5 km ode mnie. Paczka wylicytowała przepiękną deskę na sery, na wędlinę, na sushi. A to będzie to je? No, zobaczcie, przepiękna deska. Taka 3D z żywicy. Pan specjalnie zrobił dla Alanka taką deskę. Widzicie? Przepiękna jest, naprawdę przepiękna. Tam je? Tak, na licytację. Przepiękną deskę. To jest rękodzieło. A to je dam je? Tak, pan zrobił. Na licytację dla ciebie specjalnie. A po to? No po to. Po to, że ktoś chciał wylicytować i wylicytowała moja koleżanka. Co prawda też z tą koleżanką kilka dobrych lat albo kilkanaście się nie odzywałyśmy, bo byłyśmy najgorszymi wrogami. Ale teraz odezwała się do mnie poruszona Alanem i pomaga nam, bardzo nam pomaga. Ja jestem też... wdzięczna i szczęśliwa i dziękuję. Pani to wylicytowała, to jest do kuchni, jak jest jakaś impreza, urodziny, święta, na tym zawsze można położyć ciasto, ser, wędliny, sushi, no co chcecie, tu możecie położyć, przepiękna deska. W ogóle ja wstawię tutaj zdjęcia nasze, bo to jest bardzo drogie, wiesz,
I to jest pani, bo pani wylicytowała no, na licytacjach właśnie. I ja tutaj wstawię zdjęcia, które właśnie pan tworzy. Takie piękne dzieła. Boże, taki piękny stół, deski, zegary. No przepiękne rzeczy pan tworzy. Wstawię wam tutaj zdjęcia. A ta deska też jest przepiękna. No i... I będziecie mieć do tego pana link w opisie. No i kochani, pan źle wpisał adres, w sensie miejscowość źle wpisał i deska powędrowała do kogoś innego. Koleżanka do mnie pisze, że niestety, ale no, gdzieś ta deska się, no nie może nie zgubiła, bo adres miała z doręczenia, ale no nie odzywa się nikt, pomimo tego, że numer telefonu był poprawny i wszystko. No i chociaż nie wiem, czy rzeczywiście numer telefonu do tego pana jest numer telefonu do producenta, a tutaj w sumie nie ma numeru telefonu odbiorcy, no ale do producenta jest do twórcy, no ale nikt nie zadzwonił, że paczkę otrzymano. Co prawda później pani mi oddała tą paczkę, chociaż mówiła, że nie wie, czy oddać, czy syn prowadzi jakąś firmę przez internet, ma dużo zwrotów i ona nie wie, sami się byli zdziwieni, że taką deskę dostali, no ale, ale że musi się skontaktować z synem, a syna nie ma. No w środku. No i ja opisałam tą deskę, jak to wygląda, bo oczywiście była u nas na licytacjach, więc zdjęcia były, wszystko. No i odnalazła się ta paczka i w końcu ją odebrałam. I w sumie wspaniali ludzie, bo też mogli zataić, mogli powiedzieć, że nie mają albo coś. To ja paczka? Nie nasza. Mojej koleżanki wylicytowała na licytacjach właśnie tą deskę i mama musi ją oddać. Oddać. Ale się znalazła, wiecie, bardzo droga deska, przepiękna deska, ktoś ją wylicytował, no i wiadomo, że w regulaminie u nas jest zaznaczone, że nie bierzemy odpowiedzialności za wysyłkę, za uszkodzenie rzeczy, co ktoś wystawia, no ale temu, przykro mi się zrobiło, bo deska wspaniała. Na licytację, to ja coś inny kupi. No nie może już kupić, bo koleżanka moja kupiła i to jest jej deska i zawiozę jej tą właśnie deskę. Ona jest teraz w Austrii, ona aktualnie mieszka w Austrii, ale jej mama mieszka niedaleko mnie i powiedziała, żebym nie przyjeżdżała teraz, nie oddawała teraz mamie jej paczki, tylko poczekała chwilę, bo będzie jej mama miała kosmetyki z Austrii. Tam? Czy czekolady, nie wiem, co tam dokładnie, mamo, na licytację. Nie, oglądam właśnie Kurpiankę na telewizorze i Jana się pyta, czy to tej dziewczynki. Nie, pozdrawiamy Cię, Kurpianka, ale nie, to nie, nie tej pani. Moja koleżanka nie ma kanału, wiesz? No, ale w każdym bądź razie mamy tą deskę, udało się. Już byłam taka przestraszona, że deska zaginęła, a taka piękna. No, ale udało się odebrać, jestem bardzo szczęśliwa i dziękuję tym ludziom, że oddali nam zagubiony produkt, rzecz, jednak ludzie rzeczywiście są życzliwi i no super, bardzo super. Brakuje mi jednego słowa, ale już nie będę tutaj wam przedłużała. W każdym bądź razie kończę dla was tego vloga. Jak przyjadę od lekarza, będę chciała zrobić od lekarza, od w sumie nie wiem, czy to lekarz, czy no w każdym bądź razie chcę, żeby naprawdę ten problem przeszedł mi, bo co jest uporczywe strasznie, to swędzenie. Więc teraz kończę. Mam nadzieję, że ten vlog będzie wam się podobał, chociaż taki szybki i krótki. No teraz naprawdę mam bardzo, bardzo mało czasu. Jeszcze Alan jest chory, jeszcze tutaj pozałatwiać wiele rzeczy, żyć normalnie. No i jeszcze ten lekarz, tutaj mam te licytacje, widzicie paczki zagubione. Oh, no i lekarz. I... Jaki Alan miał... Tato, jak... No inny adres, inny. Ale zaraz ci wytłumaczę. A jaka mnie zaraz ci wytłumaczę. No i kochani, chciałam z wami się już pożegnać. Powiem wam tak, że przyjadę od lekarza, będę nagrywała vloga, zobaczymy, czy coś ciekawego wyjdzie, czy nie. Będę nagrywała vloga i generalnie muszę Oliwce jeszcze zrobić badania, bo oczywiście no, mi się ostatnio nie dało. No i mam dostarczyć jeszcze, wysłać pani, ale to myślę, że 2-3 poniedzieli, bo nabierała teraz witaminę D3, witaminę C brała, witaminy brała, musi być odstęp.
teraz przerwa na chwilę, żeby zobaczyć, ile ona ma poziomu witaminy D3 w organizmie. Takie, wiecie, kompleksowe badania. Jestem bardzo zadowolona z tego lekarza, bo od razu z pani doktor, to nie wiem, czy diabetolog. Poczekaj. Pamiętałaś. Filipowice, Wola Filipowska. Rozumiesz? Ale to nie jest podobne. No, jest trochę. No i zaleciła wiele badań, nie tylko, że dietetyk rozpisze Wam dietę i zrobi tylko i wyłącznie wywiad, ale też właśnie na podstawie badań, co, jakie witaminy trzeba, właśnie TSH, insulina, wszystko, wszystko. No i skłaniamy się tutaj koło insulinooporności. Ja brałam tabletki, bo ja też również mam jak i niedoczynność tarczycy, tak i insulinooporność, ale wiem, że... Alan, insulinooporność, branie leków na to nic nie pomaga, musi być dieta, nawet treningi 6 razy w tygodniu bez diety nic nie dają, więc cóż, dieta, wszyscy solidarnie z Oliwką przechodzimy na dietę. No i tak, i od poniedziałku możesz, i od poniedziałku lecimy z dietą i z wszystkimi restrykcjami, robimy badania, no bo wtedy już 3 dni minęły, będzie ta 3-dniowa przerwa, będzie super. No i tutaj ta deska i kochani, ja wieczorem postaram się zrobić rozdanie, będzie live, więc jeszcze możecie wpłacać do 20 godziny, żeby kwalifikować się do rozdania, najmniejsze kwoty, każda kwota to los. I myślę, że będę, zacznę kolejnego vloga oczywiście, więc czekajcie na wieści włosowe, chociaż jestem sama w szoku i jestem bardzo zaskoczona i zaciekawiona, ale też chciałabym rozwiązać ten problem uciążliwego swędzenia. No cóż, tak to bywa, nie wiem dlaczego, ale idę, bo stwierdziłam, że muszę, bo oszaleję z tymi włosami. Dobra. Dzięki, że jesteście, że byliście i do zobaczenia. Buziaki, pa!